W dzisiejszym krótkim odcinku 10 najważniejszych liczb w historii. Numer 10. Stała Awogadra. Jest to stała fizyczna równa liczbie atomów zawartych w jednym molu materii bądź substancji. Termin ten pochodzi z 1909 roku. Numer 9. Prawo Hubble'a. Jest to prawo kosmologii, wiążące odległości galaktyk z prędkością ich oddalenia się. Dzięki niej wiemy, że Wszechświat rozszerza się i możemy określić jego wiek. Miejsce 8. Liczba E, znana również jako podstawa logarytmu naturalnego. Niezwykle często używana w bankowości, przy obliczaniu inwestycji oraz przy datowaniu radiowęglowym. Numer 7. Stała Plancka. Nazwa pochodzi od Maxa Plancka, pioniera fizyki kwantowej. Stała Plancka pojawia się w większości równań mechaniki kwantowej i dotyczy promieniowania energii. I numer 6. Jednostka Urojona. Jej kwadrat równy jest minus 1. Stworzona przez Leonharda Eulera w 1777 roku. I miejsce 5. Złota proporcja. Wykorzystywana w analizach, by przewidzieć dalsze losy rynku. Często można ją zaobserwować w naturze i mówi się, że symbolizuje matematyczne piękno. I miejsce 4. Stała grawitacji. Znana jako stała G. Została wykorzystana w teorii względności Einsteina. Jest to kluczowa jednostka wykorzystywana przez inżynierów. Zresztą nie tylko. Miejsce 3. Stała Boltzmana. Jest to stała fizyczna, często obecna w równaniach określających rozkład energii cząsteczek. Tłumaczy m.in. czemu kostki lodu roztapiają się w wodzie. Miejsce 2. Pi. Znana jako stała Archimedesa, który żył w III wieku przed naszą erą. Pi jest równe stosunkowi długości obwodu koła do długości jego średnicy, ale to raczej wiecie. I miejsce 1. Prędkość światła. Jest to największa znana nam prędkość w przyrodzie. Została wykorzystana w słynnej formule E równa się mc kwadrat. Jeśli znacie jakieś ciekawostki matematyczne, napiszcie je w komentarzach na dole. Poza tym, niedawno stworzyłem nową kolekcję ciuchów topowej dychy, m.in. związaną z ciekawymi numerami. Sprawdźcie ją, klikając link w opisie. Piona!